Petris. Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem ponownie LBK. Witam. Znajdujemy się znowu w Wiedźminie. Chyba trzeba jeszcze wyjść. No pomóż mi. Ile im pomóc? No nie ma opcji, no. Gdzie ona przepadła? Śmierć! Znowu ich pozabijam tych ludzi. To ten czarownik! Chcecie krwi, nie ludzie? To chodźcie. Obrońca zdrajców się znalazł! Lepiej go nie puszczać! Dalej, chłopy! Zarżniemy go z tamtymi! Zobaczcie, co to będzie. Ale przynajmniej fajnie, fajnie, że oni mają wszyscy swoje imiona, nie? Których wcześniej w sumie tak nie do końca... wcześniej chyba trochę nie do końca znaliśmy, nie? Tego jednego zabili niestety, cholera. Szkoda. Mam nadzieję, że raczej przeżyje, no cóż. Zdarza się, prawda? Nic więcej zrobić chyba nie mogę. Znaczy, mogłem teoretycznie go uratować. Panie, czułem już chłód ostrza między żebrami. My im przecie nic nie zrobili. Za co oni nas tak? Zawsze znajdą się jacyś winni. Uważajcie na siebie, przeżyłeś. Faktoria wrze. Nie ma jeszcze nic więcej? Wszystko zebrałem, lol. Tak słabo trochę. No cóż, ważne, że pomogłem, nie? Wiem, gdybym wybrał inną drogę, to bym ich uratował, no ale... Wiecie jak... Gdzie ona przepadła? Jak to ja. Okej, chodźmy do szyi. Mam złe przeczucia. No właśnie. No mówiłem, że wiecie chyba, co się tutaj stało z tym wszystkim. Tak, wypatrzcie, cały czas muszę pić, ale... okropnie po prostu. Nie wygląda to dobrze. Sprawdź mi ślady. Może się czegoś dowiemy. To jest dopiero trzeci odcinek, który dzisiaj nagrywam. Jeszcze jeden muszę nagrać. Będę miał bardzo, bardzo fajną robotę na pewno. Za dużo tej krwi. To jest jeszcze ten gościu. To jest kosz jakiś. To raczej on właśnie z suknem. To jest gościu Drosza, nie? Przyboczny Shili. Nie. Ma skręcony kark. Ups. To nie jego krew. Wydawało mi się, że... Tak, Tris to był... weszła, skręciła kark strażnikowi, potem się zraniła. Jezus Maria. A, tatka i rana. Mniejsza. Chciałem powiedzieć jedynie, że to jest, że wydawało mi się, że to jest odrosza człowiek, ale nie ma sensu. Czy mój błąd to był, prawda? Jaskier, coś... patrz. A, co to? To już tam byłem tak naprawdę. To świetlik. Ktoś mógł podglądać. Po drugiej stronie jest Zamtus. Może burdel... Chodźmy. Okej. Zamknięte. Przyjdźcie później. Zabili mi dziewczynę. To Derae. Geralt, to była jej izba. Co się stało? Zamordowali ją. Wczoraj ją kochali, pili z nią wino, mówili jaka śliczna. Dziś przyszli w pięciu. Wszyscy pijani krwią z plugawymi okrzykami na gębach. Miała klienta? Tak, była. Była ze mną. Co się tak gapicie? Chciałam ją uspokoić, pocieszyć. Miałem nadzieję, że powiesz mi, co się stało w izbie obok. Zauważyłem otwór do podglądania. Ale skoro byłyście zajęte... Byłyśmy, dopóki nie usłyszałyśmy rozmowy za ścianą. Shila zawsze rzucała zaklęcia, przez które nic nie było słychać i widać. Ale tym razem nic nam nie przeszkadzało. I zaczęłyśmy podglądać. Ja patrzyłam pierwsza. I to była ta ruda czarodziejka i Cedric, nasz zapity eks-wiewiórka. Ruda podeszła do magicznego lustra i powiedziała: zobaczmy, z kim ostatnio rozmawiała królowa lodu. To Shili. Nawet ja się zorientowałam. Zamachała rękami, wykrzyknęła zaklęcie i w pokoju pojawił się mężczyzna. Wyglądał tak, że Derae aż pisnęła ze strachu. Kiedy udało mi się odepchnąć Derae, w pokoju była już inna postać. Tym razem kobieta. Tris zwracała się do niej, Filippo. Eilhart? Filippa Eilhart? To dobrze. Witaj, mówię? Filippo. Czy jest Dildo? Wygląda jak Dildo. Chyba tak, chyba to było Dildo. Tris, drewniane. Ładnie wyglądasz. Dlaczego posługujesz się megaskopem Shili?
Nie wierzę, że się zgodziła. Równie dobrze mogłabyś prosić ją o pożyczenie szczoteczki do zębów. Sheila o niczym nie wie. O czym rozmawiałaś z Sheilą? Nie domyślasz się? Zginęło dwóch władców północy. Zastanawiałyśmy się nad rozwojem wydarzeń. W Temerii panuje chaos. Straciłam wpływy. Długo i mozolnie budowany pokój szlak trafi. Co zamierzacie zrobić? Co zdecyduje Loża? Przecież została stworzona, żeby bronić interesów magii. Dostosujemy się do nowego porządku i wykorzystamy sytuację. Straciłam 5 lat pracy. Pokój cintryjski wisi na włosku w Temerii. Lada chwila wybuchnie wojna domowa. Nie ma co wykorzystywać. Trzeba znaleźć sprawców i wymierzyć sprawiedliwość. Ochłoń, Smarkulo. Chłodnik i polityka. Jedno i drugie należy spożywać na zimno. Kalkulować i nie dać się ponieść emocjom. Nie wskrzesimy Foltesta, a ty przestań bawić się w mścicielkę. Postąpimy mądrze i rozważnie. Wykorzystamy sytuację, rozumiesz? Przynajmniej pomóż mi oczyścić dobre imię Wiedźmina. Triss, weź się w garść. Twój kochanek da sobie radę. O czym rozmawiałaś z Sheilą? To już było, przepraszam. Dwa razy kliknę to samo, ale było, nie było zaznaczone takie szare. Myślisz, że ta dziewczyna... Saskia Smokobójczyni. Krąży legenda, że zabiła smoka. Myślisz, że oprze się potędze Henselta? Nie będzie jej łatwo, ale dziewczyna już dokonywała cudów. Czyli wojna jest nieunikniona. Henseltowi nie da się przemówić do rozumu. Dobra, co się robi w Flotsam? Po co Sheila przyjechała do Flotsam? To delikatna sprawa. Potrzebujemy kogoś na dworze Henselta, który, jak wiesz, nienawidzi czarodziejek. Wiem. Jedyny syn Henselta zginął w wypadku na polowaniu 3 lata temu. Królowi nie udało się spłodzić kolejnego potomka, a próbował usilnie. Sheila twierdzi, że będzie w stanie uzdrowić obumarłe narządy króla, ale potrzebuje bardzo rzadkich składników. Które zamierza wyekstrahować z Kejrana? Właśnie. Tym sposobem po prawicy króla znów zasiądzie czarodziejka. Ciekawe. To wszystko. Nic więcej nie wiem. Co się stało z Triss? Gdzie ona jest? Nie wiem. Słyszałam tylko rozmowę, o której już powiedziałam. A potem przyszli mordercy. Skopali mnie i zadźgali Derae. Ale słyszałam odgłosy walki w pomieszczeniu obok. Czarodziejka krzyczała. Gdy zabójcy poszli szukać kolejnych ofiar, wyjrzałam na zewnątrz. Zdawało mi się, że widzę Cedrika. Przekradał się uliczkami w stronę lasu. Zataczał się. Dziękuję, Garveno. Poczekaj. Przekaż Jorvetowi ten list. List? To nazwiska morderców Derae. Jorvet zrozumie. Szpiegujesz dla Jorveta? Pomagam mu od czasu do czasu. Po prostu mu to przekaż. Zobaczę, co da się zrobić. Jaskier, zaczekaj na mnie. Czas poszukać Cedrika. Wskaże mi drogę. Ewidentnie. No niestety, są Malenon zakończyłem to niepowodzeniem. Nie mogłem jej znaleźć, walić to szczerze mówiąc. Jakoś mnie nie obchodzi za bardzo ta Malena. Byłem po stronie Jorveta, jak widać cały czas, więc... Że on, oprócz tego, że chciał mnie zabić, tak? Ci też będą chcieli ze mną... Nie, ci nie będą chcieli ze mną walczyć. Zgadzam, że gdzieś w tą stronę przyszedł Cedric, bo tutaj patrzę po krwi. Kolejna ofiara. Muszę szukać dalej. No... Spokojnie, przejdziemy się po całym Flotsam, tak? Po prostu chciałbym zobaczyć, co się tutaj dzieje i tak dalej. Zobacz, cała dzielnica nie ludzi wyrżnięta, nie? Pień. Po prostu. Jakby wszystkich tych ludzi pozabijał przecież chyba. Na miejscu Geralta, ale Geralt nie może się w to mieszyć, tak? Zresztą ja w tym momencie postąpiłbym bardzo emocjonalnie, czego Geraltowi no... Czego Geralt po prostu zrobić nie może, nie? Okej, tutaj są oni. Tak naprawdę to obszerne dookoła. Ale w takim razie, gdzie ja mam iść za tą krwią? A, w tą stronę, okej. Bo już trochę bardziej rozumiem. Przyszedłem za inną trochę krwią. W sensie za innym śladem. A ci w ogóle mają wyjebane, nie? Jak powiedziałem. Znaczy, jak było powiedziane w sumie. Co Jaskier powiedział chyba. Że mają to gdzieś tak naprawdę. Czy on celuje do mnie?
No, Cedric, gdzie jesteś? Tutaj jest coś. Jest jakaś krew, tutaj więcej krwi. Chciałbym, że po tej krwi dalej będę szedł. Miejsce, w które mam iść, ale... Teraz ślad mi się skończył właśnie. Przecież nie tutaj, a nie, to jest... Ty uważaj, król złoty! Tam tylko śmierć! Tak, to jest jeszcze krew, a gdzie dalej? Dobra, nie wiem. To tylko wiedźmin. Szczerość, okej, okay, to jest krew dalej. Dobra, tędy szedł. Czyli ominął tam tych wszystkich ludzi. Dobra, coś jeszcze? Nie, niewiele tutaj widzę więcej. Zgadzam się jeszcze raz, może w tym miejscu. Czekajcie, tylko aż się medalion troszkę ogarnie. Czy to będzie? Tak, to jest dalej krew. Okej, okay, dobrze pomyślałem, że szedł wodą. Oczywiście nie miałoby to sensu, gdyby szedł lądem. Bo nie wiem, w którą stronę on pójdzie dalej, bo widzę, że tutaj teoretycznie jakby schodził na ten brzeg, ale... Tak, to jest dalej. Nie, to jest nie zna kerów, to nie. Przepraszam. A, użyję iksiru kod. Okej, okay, dzięki. To jest przydatna informacja, dobrze wiedzieć. Nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, przepraszam. Jeśli tutaj bawiłem eliksir, przepraszam, nie eliksirem, tylko wiedźmińskim medalionem, bo przyzwyczajenie po prostu z Wiedźmina trzeciego, tak? Że siedziałem to po prostu bez tego kota. Że zawsze siedziałem wszystko przy pomocy medalionu i wiedźmińskich zmysłów. Znaczy chyba tylko i wyłącznie wiedźmińskich zmysłów. Okej. Okay. Dobra, jest i krew. Dalej. Masa krwi. W sumie przy pomocy kota chyba mogłem też tamtą babkę znaleźć, wiecie. Tą Malenę całą. Okej, okay, to jest dalej. Więcej krwi. Człowiek. Muszę wrócić na ścieżkę. Dobra, to nie tutaj. Źle odbiłem w takim razie. Tędy dalej. Mocno krwawi. Nie mam wiele czasu. Dobrze idę, okej. Okay. Fajnie, że to jest tak krew tak pokazana. Nie może być daleko. No widać, bo to jest, no właśnie, masa plan krwi. Skojatel nie próżnują. Ten chłop nie pomoże mi znaleźć Cedrica. A, cholera. Okej, okay, przepraszam, bo tutaj zobaczyłem masę krwi i pomyślałem, że o, Cedric się wykrwawia. Zapomniałem jeszcze, co się stało z Cedriciem. A, Kevin, ale zaraz się Windblade. Dowiemy. Wiesz, nie czuję już bólu. Zawsze chciałem umrzeć wśród drzew. Co się tam stało? Triss poprosiła mnie o pomoc. Zabiłem Duan, który pilnował drzwi i włamaliśmy się. Znów zabiłem Duan. Wiem. Gdzie jest Triss? Co się stało? Przyszedł Wiedźmin. Rzucił się na nas. Próbowałem bronić Triss. Leto. Ale był szybki. Za szybki dla mnie. Uderzył Triss, zanim zdążyła rzucić zaklęcie. Wiedział, jak walczyć z czarodziejką. Potem kazał jej uruchomić megaskop. Powiedział, że musi się dostać do Edirn, w pobliżu krasnoludzkiej osady Vergen. Triss stwierdziła, że to szaleństwo, że nie ma koordynatów. Wtedy spojrzał na nią dziwnie i zagroził. Lepiej się postaraj, bo idziesz pierwsza, a ja będę tuż za tobą. Potem straciłem przytomność. Gdy się obudziłem, nie było ich. Wiedziałem, że umieram. Las mnie wzywał. Dlaczego, Cedric? Dlaczego się w to wplątałeś? A dlaczego ty się w to wplątałeś? Czasem po prostu tak trzeba. Mówiłem ci, że miałam wizję? Dlatego piję. To pomaga. Wódki mgła otula mnie szczelnie i nic nie widzę. Czy to jest jakiś fragment jakiegoś... Pokojnie. Przepraszam. Ale teraz... Teraz widzę działa. Dokładnie. Z jakiegoś może wiersza z musisz tą wódką? Odzyskać utraconą to jest pamięć. Dość ciekawe. Tylko w ten sposób zrozumiesz, kto Krzemiec i dlaczego zabija takiego typowego polskiego wiersza, z jakiegoś, jak nie mam odzyskać 19 pamięć? Wieku, powiedzmy. W Edirn, w miejscu skażonym czarną magią, gdzie duchy umarłych stoczą wielką bitwę. Ocal ich dusze, a wrócą twoje wspomnienia. A propos ocali dusze, a wrócą ci wspomnienia, przypomniałem się właśnie w Władce Pierścieni, gdzie
Jest, jak on miał? Aragorn. Uratował tych nieumarłych, tak powiem. Czuję. Sam stał się ich obecność. Władcą przez jakiś czas. Zobaczcie, nie pamiętam tego fragmentu, więc wszyscy fani Lord of the Rings, proszę mi tutaj nie biczować za to, ale kojarzę ten fragment akurat z filmu. Przyszli się pożegnać. Przyjemy się naprawdę ten gryńskim. Mój las. Dość mocno. W sensie Wafail on się robi niebieski strasznie. Żegnajcie. To widać niestety, przepraszam. Kwestia oświetlenia, tak jak już mówiłem. No i Cedric umarł. Dobra. Czyli w ten sposób się zakończył. No, czy no, jakby zaczęliśmy go śledzić po tej krwi, to było dość oczywiste, nie? Ale przepraszam, będę musiał zaraz z tego ten gryński naprawić. Geralt! Gdzieś ty się podziewał? Królobójca. Prawie go miałem. Uciekł? Teleportował się do Edirn. Jak to teleportował się? Zmusił Triss, by rzuciła czar. Kurwa. No właśnie. Roż kazał cię znaleźć. Będziemy wypływać, dowiedział się czegoś. Żeby było śmieszniej, Skojatel też szykują coś dużego. Czekajcie sekundkę, okej? Okay, tylko sprawdzę tego green screena, bo chciałbym go edytować delikatnie. Standard u mnie. No, trochę jaśniejszy, żeby mi po prostu nie wyłapywał tego niebieskiego. Tylko żeby to było w porządku wszystko. Okej, okay, już wracamy do Wiedźmina oczywiście. Natomiast tutaj co planują wiewiórki oczywiście. Chciałbym co planują Skojatel? Chcą odbić Barchę. Potrzebują twojej pomocy. Kiedy przystałeś do Skojatel? Nie o to chodzi. Zabierają ich do Drakenborgu. To specjalne więzienie dla nieludzi. Chędożony pomnik ludzkiej nienawiści. Pogadam z nimi. Może Roż albo Skojatel wreszcie na coś się przydadzą. Skojatel już nam pomogli, jakby nie patrzeć też. Za? Przynajmniej to jest moje odczucie takie. Chwila. Elfie ruiny, tak? Czyli tutaj do góry. Trochę ekspa wpadła, wiecie, to jest takie mech. Oczywiście, że nie idę do Vernona, bo nie chcę. Idę do Jorvetha. To jest dosyć oczywiste, jak już mówiłem zresztą. Przy okazji widzę, że Wiedźmin bardzo ładnie teraz działa. A, pochwaliłem go, już spadły klatki tam. Ale nie tylko u was, tylko u mnie również. Coś trochę płynniej niż było. Albo może mi się tylko wydaje, prawda? Jorvet, jesteś? Nie, to nie Jorvet, chwila. Tu jest Jorvet. Gdzie on jest? Triss teleportowała ich do Doliny Pontaru. Zmusił ją. Nie. Skojatel w Edirn zapłacą krwią za moją głupotę. Elias, przygotuj oddział do wymarszu. Ruszaj natychmiast. We Flotsam był pogrom. Ulice spływają krwią twoich pobratymców. Wiem. Dlatego potrzebuję twojej pomocy. Chcesz, bym razem z tobą mordował ludzi? Pragnę śmierci każdego z tych dwan. Ale nie o to chodzi. Naszym celem jest Dolina Pontaru. Dlaczego Dolina Pontaru? Dolina Pontaru jest jak kawał dobrego mięsa, na który rzucają się psy. Skojatel gryzą najmocniej. Bo to nasza ziemia. Z dziada, pradziada. Nie jestem bandytą, Gwynblade. Jestem dowódcą wielkiej armii. Powiedziałeś, że udajesz się w okolice Vergen. To prawda. Czego miałbyś szukać u krasnoludów? Henselt rozbił obóz ze swoją armią na prawym brzegu rzeki. Dziewica i czarodziejka zbierają armię do obrony Edirn. Jaka czarodziejka? Filipa Eilhard. Co redańska czarodziejka robi w Edirn? To jej sprawa. Chcesz utworzyć państwo elfów? Państwo elfów już istnieje. Nazywa się Dol Blatana. Włada nią Francesca Findaber. Francesca? Nie, ona tylko wypełnia polecenia Nilfgaarda. Francesca Dol Blatana. A chodzi o prawdziwe. Wszystko się mi układa powoli w tej głowie, bo... Kraj, w którym elf będzie mógł wejść do każdej karczmy. Sporo rzeczy nie widziałem, kraj, Wiedźminie. W którym ludzie będą naprawdę mogli bez lęku że temu to lepiej poznałem po prostu. I co, postanowiłeś zostać królem? Król Jorvet pierwszy? Nie chcę być królem. Mówiłem ci już, że znam głowę, do której pasuje korona. Trzeba ją tylko na nią nałożyć. Czyja to głowa? Należy do kogoś, kto wierzy w prawość, uczciwość i honor. Do kogoś, kto nie zaprzeda się Nilfgaardowi za garść orenów. Do kobiety imieniem Saskia. To twoja narzeczona? Nie kpij, Gwynblade.
Bo mówisz o niej, jakby była dla ciebie kimś więcej niż tylko ładną główką do korony. Zmienisz zdanie, kiedy ją poznasz. Wkrótce cały świat usłyszy o odwadze dziewicy Zedirn. Dowiodła już tej swojej odwagi? Czy tylko tak mówią? Tak. Pokonała smoka. Czego oczekuje ode mnie dowódcy armii? Żebyś wyruszył ze mną do Edirn. Być może znajdziesz tam swoją czarodziejkę. Ale na pewno poznasz kogoś, kto wkrótce zmieni układ siły. Nie, drogi. Chciałbym wiedzieć, co... O, właśnie, co tutaj będzie z tą kwestią. Nie zdążysz. Mam plan. Dam radę. Tak? Jaki? Najpierw powiedz, czy nam pomożesz. Pomogę wam. Razem dopadniemy Leto. To chodzi o to, że on tą barkę rusza. Nie ma czasu do Musimy odbić jeńców, trzymając na barce. Właśnie w mieście był pogrom. Jak chcesz to zrobić z tą garstką? Nie jesteś pretensjonalny, jesteś szalony. Moja matka też tak mówiła. Szczerość. A cóż, idziemy w takim razie. Nie mamy minut 21, to spokojnie myślę, że do końca zdążymy to zrobić. Czekajcie, jeszcze F5 przy okazji, w międzyczasie. Ja wyłączyłem efekt rozmycia, co nie? Chyba... Czy może tak? Chyba tak. Ja już przepraszam w takim razie, jeśli... Nie wyłączyłem go. Powinienem był wyłączyć. Bo efekt rozmycia robią tak naprawdę nasze oczy. Z drugiej strony, no ciężko w takiej grze, żeby był efekt rozmycia. Znaczy, w moim odczuciu efekt rozmycia powinien zostać dodany dopiero w VR-ze. Tak naprawdę, bo tutaj wciąż nie pasuje mi do gier. Takich normalnych, zwykłych, gdzie mam płaski monitor. W VR-ze owszem, gdzie mamy soczewki, gdzie mamy zakrzywienie, powiedzmy, takie dla naszych oczu. Teoretycznie. Jestem. Jesteś. Gdzie po prostu to rozmycie jest sensowne, bo to jesteś pewien, jest że to lepsze odczucie. Nie będziemy wchodzić do miasta. Podzielimy oddział. Ty uderzysz od przystani, dostaniesz najlepszego zwiadowcę. Ja zresztą podpłynę rzeką. Większość straży powinna być w faktorii. Czyli pogrom jest nam na rękę. Ująłbym to nieco inaczej. Jasne. Ruszajmy. Rozdzielimy się na klifach. Skojatel! Evelien Vrihet! Vrihet! Za mną! Vrihet. Idziemy na klify, tak jak nam powiedział Jorvet. Ja już nie mogę doczekać walki z Roszem, no bo jak możecie się domyślić, pewnie... Jak zapewne się domyślacie, właśnie z Roszem będziemy musieli zawalczyć. To nie będzie jakoś mega trudne, ale jednak będzie trzeba to zrobić. Trzeba teraz z tymi kusznikami tutaj powalczyć, jak widać. Cholera, ich to jest cholera. Czemu ja z nimi walczę srebrnym mieczem? Się dziwię, że mu tak powoli HP schodzi, a ja do niego srebrnym mieczem w ogóle startuję, nie? No to nie będzie jakieś ultra trudne. Szczerze z tym srebrnym mieczem byłoby to jakieś wyzwanie, ale tutaj tak mech. Szczerze z tym stalowym normalnie. Zabijajmy go już szybciej. Dziękuję panowie. Czekajcie, mogę coś z nich zebrać? Mogę, tylko chwila. Chciałbym zebrać co się da, żeby to potem sprzedać gdzieś. Prawda, może się przydać. Lecimy. Wow. Znowu widzę, że się zaczęło coś doczytywać i to był taki brzydki lag. Co mnie oczywiście nie zadawało absolutnie. Nie kurwa, tylko Geralt. Panowie, szanujmy się troszkę. No, dobra. Jeszcze jeden tam został. Bijmy go szybciej, panowie. Też trzeba się pospieszyć, żeby ten odcinek nie trwał pół godziny, tylko... Żeby nie trwał właśnie godziny, tylko pół godziny. Chciałem powiedzieć oczywiście.
A, już jest przeciężony, dobra, to trzeba wypieprzyć jednak te miecze. Na to wygląda. No, one są beznadziejne, a one po piątce ważą każde. Bez sensu. Kilo może się przydać od tego, ile jeszcze, nie? Jak widzicie, to jest stalowe, to wszystko do wyrzucenia. Co ja zrobiłem? Nie, nie chcę go ekwipować, tylko chcę je wyrzucić. Dobra, wystarczy. Dobra, lecimy dalej. Do klifów. Znaczy do ich dalszej części. No dobrze, dostanie im się tej bandzie po prostu rzezimieszków. Pieprzonych strażników. Od siedmiu boleści, którzy pozwalają na rzeź. Na tle rasistowskim. Nie wiem, czy tutaj się bawią w Hitlera, czy co. Znaczy, o Jezus, aż mi się tak skojarzyło, żeby nazwać Lorda Hitlerem, a nie, to by to jest zło. Chociaż nie wiem, czy też nie jest to, znaczy dobra, jest to na pewno nieadekwatne porównanie, natomiast częściowo jakby nie patrzeć, troszkę podobne. Może nie do końca politycznie, ale ideowo, ale chodzi o co robią. Nie wiem. Mam przeczucie, że jednak się spotkamy. Zaczynamy. Chciałem zrobić? A, zaprowadzić na nabrzeże. Plus. Tam mamy tych przeciwników naszych. Z nimi trzeba się szybko rozprawić, bo widzę tutaj, widziałem tutaj grupkę strażników właśnie. To nie będzie jakaś specjalnie trudna. Jak dla mnie to jest easy po prostu, strasznie. Zacznę się po prostu z tym Ardem tutaj trochę bardziej wbijać. Ja tak naprawdę dostaję ten damage tak głupio, bo się nawet nie broni jak widać. Po prostu dla mnie nie ma to po prostu sensu. Ja zabity. Po prostu no, po co? Jeśli coś to po prostu jest kółka czy coś i będzie po sprawie, nie? Ale tak to bez tego to nie ma sensu. Dobra, z drugiej strony bym go chętnie podszedł właśnie. Ale tak trochę dupa z tym. Oj, niedobrze. Ja pierdzielę! O nie, najgorzej. Ośmieszyłem się chyba w najgorszy możliwy sposób. Ole przypoł. Mam nadzieję, że nie save'owałem jakoś dawno, bardzo dawno temu. Będzie problem potem. Mam nadzieję, że mi się tutaj zapisało to zaraz przed tym. Ole przypoł. Ja w siebie nie wierzę, z czterema strażnikami się... Nie, przepraszam. Przepraszam najmocniej was. Ale ośmieszenie, głupie. Dobrze, zapisało mi tutaj, ale... O nie. Aż wstyd. Dobra, idźcie ze mną, czy nie? A, tam na górę mamy wejść, okej. Okay. Skoro wolą. Po prostu będą do nich strzelać z łuku. Z łuku, znaczy się. Nie, dobra, tutaj miałem jednak pójść. Przepraszam, mój błąd. Wybaczcie. Nie no, kilku strażników tutaj jest, ale przede wszystkim korzystają mnie strażnicy ze starczami. Trzeba ostrzec Jorveta. Trzeba ostrzec Jorveta, no. Za późno. Żeście zastrzegli. No musimy. A i oni dopiero teraz ze mną pójdą, nie? Tam na tamtą. Na tę klifę, tak? Ja dobrze rozumiem. Mogę tutaj zejść jakoś czy coś? Byłbym wdzięczny, dziękuję. Znaczy z tych klifów, że na nabrzeże, przepraszam. Byliśmy już na klifach, nie? Wow, zobaczcie, tam się wojsko porobiło. Ale syf. A przynajmniej nie mają tarcz, prawda? Szkoda, że tutaj nie mam młynka, w sensie młyn byłby mi bardzo przydatny. Taki młyn zna, wiecie, na wszystkich. Tak jak w Wiedźmin trzecim, który jest. To jest naprawdę OP, to jest rzecz, którą będę robił od na początku. Wiem, bo poczułem moc tego. Tak samo w sumie zaczynałem wtedy tam, że po prostu zrobiłem ten młyn i po prostu był mój ulubiony atak absolutnie, chyba do końca nawet. Znaczy tak jak mówię, no też grałem na poziomie łatwym. No ale no OP, absolutnie. W sumie mój kumpel, który grał na wyższych poziomach trudności również bardzo sobie właśnie chwalił młyniec jako dobry atak. A, oni są znowu easy, raczej. Bez problemu do rozwalenia. Jak widać, na kilka strzałów padają.
Ale się nie broni, tak jak widzicie, jako specjalnie. Mogę tym skoja, bo czemu by nie? Czasowo widzę, że już koniec prawie, że odcinka, więc dosłownie nie skończymy to. Mieli czas na już takie, wiecie. O fuck, niedobrze. Fuck. No, teraz też bym się pobawił. Pan jeszcze raz. Pan. Teraz strażnika chcę zabić po prostu, żeby mi to nie przeszkadzał potem gnój. Ale niestety mocni są ci, podobni do rębacz trochę. Porobiony? Jeszcze nie. Jeszcze raz, to samo będę musiał. To chwila, Quen. Okej. Okay. Widzę, że tutaj skoja się porobili trochę, w sensie cała armia tej jest, która teraz będzie wchodziła właśnie na statek. Bałem się, że nie dasz rady, Wiedźmin. O nie, to takie straszne. Jakby w sumie Wiedźmin nie dał rady, to nie wiem, czy byłby Wiedźminem wtedy. Dobra, to jestem sami ci mocni strażnicy, niedobrze. To znaczy, że właśnie dostałem krwawienie i jestem w dupie. Pięknie, okej. Okay. Jedna rzecz tylko. Przed walką medytacja i wypiję sobie jakąś jaskółkę czy coś. Albo nie, po prostu będę lepiej po prostu... Nie, albo wiecie co, inaczej zrobię. Przebiję się po prostu przez to i spróbuję tam od razu już na statku coś zrobić. To będzie najlepiej. Bo mi się po prostu nie chce zabić tych wszystkich gnoi, tych wszystkich strażników. Po prostu nie ma to większego sensu. Przepraszam też tak za znowu głupie padnięcie sobie, ale właśnie tak to jest, jak się nie myśli w moim wykonaniu właśnie. No dobra, mogę już, jestem skolejkowany na następne miejsce, czy jeszcze nie? No cholera jasna, puśćcie mnie. Panowie. Mogę zejść już? O, dziękuję. Dobra, rozwalimy tych akurat. Ci akurat nie są jakimś mega problemem. Tak jak powiedziałem, nie będzie to jakiś duży problem. Jak ich wybijamy, to potem już się przebijamy od razu do Jorveta prosto. Nie ma sensu po prostu się tutaj z nimi bawić. Znaczy okej, okay, mógłbym użyć tego kłania i tak dalej, ale... W sumie użyjmy raz. Czemu by nie? Raz to można, prawda? Nie, teraz je straciłem, więc super. Dobra, ci się już mam nadzieję zajmą tymi kusznikami, ja tymczasem się próbuję przebić. Ja normalnie nie będę już tutaj żadnych strażników zabijał, bo to nie ma sensu w moim odczuciu. No i do Jorveta właśnie. Teraz no właśnie, to jest tych dwóch grubych strażników, których ni cholery nie pokonam tak normalnie walce. Cholera, ale są... wow. Poczułem trzcinki, jak ich atakowałem, tak ja aż spojrzałem na OBS, ale OBS takowych nie pokazał. A nie, ja tutaj absolutnie czuję spadki FPS-ów. I to ostre, to nie jest normalne. Przynajmniej w moim odczuciu. Teraz, no muszę jakoś tych dwóch grubych strażników pokonać, bo niestety oni mi nie dną tutaj spokoju. Może inaczej. Ja mam na tyle różnych składników, żeby móc ich tak bić. Spokojnie myślę. Pan. I do tego niech będzie samum. Mam nadzieję, że go nie unieruchomię, nie wyszło trochę. Ale nie tak, może zaraz jak dostanę z krowienia, to nie będzie fajnie. A może jakiś właśnie jeden. Będzie tutaj spoko. Dobra, kolejny pokonany, jeszcze tutaj ten jeden został. No i luz, okej, okay, udało się. Dobra, ale zostanie to jeszcze jedna misja, która mi do zrobienia. I wybór. I przy tym wyborze właśnie zakończę odcinek, wiedziałem, moi drodzy. Wiedziałem, że się zwąchasz z tymi śmierdzielami, mutancie! Bohater się znalazł! Jeśli odpłyniecie, spalę te dziwki z żywcem! Płyniemy, nasze kobiety są gotowe na śmierć. Ale ja nie jestem gotowy. Idę.
Blooded One. Nie wiem, czy on rzucił moją stronę, czy w stronę Loredo, ale wydaje mi się, że może być to wspólnie rzucone. Czyli w obie strony. Okej, to jest coś tylko bez nadziei kusznicy, nic specjalnego. Dobra, moi drodzy, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że obejrzycie też kolejne odcinki z Wiedźmina drugiego. Ja tymczasem się z wami żegnam, do zobaczenia i na razie.